Dzień dobry, moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie vlog o zazdrości. Jak zauważyliście po tytule, będzie vlog o zazdrości i będzie to vlog pogadankowy. I nie ukrywam, że bardzo liczę na to, że będzie to typowy vlog pogadankowy, gdzie dwie strony będą miały okazję się wypowiedzieć. Ja tutaj przedstawię moją opinię na to zjawisko i bardzo liczę na to, że Wy też podzielicie się swoimi opiniami w komentarzach, czy nawet swoimi doświadczeniami, jeżeli jesteście tutaj anonimowo i takie wpisy chcielibyście zostawić. Zależy mi na tym, że jeżeli trafi tutaj ktoś z problemem zazdrości właśnie, to żeby mógł spojrzeć na sprawę z różnych stron, bo tak jak mówię, moja opinia będzie czysto subiektywna. Dobrze by było, gdyby można ją było też zweryfikować z opiniami innych osób i gdzieś sobie to wypośrodkować. Także ja serdecznie zapraszam osoby zainteresowane na ten vlog i tak jak mówię, zachęcam po zapoznaniu się z moją opinią do podzielenia się również Waszą. Słuchajcie, skąd się bierze zazdrość? W mojej ocenie ona wynika z problemów ze sobą osoby, która jest zazdrosna. Z problemów z niską samooceną. Bo dlaczego ja zakładam, że mój partner wychodząc do pracy, wychodząc samemu gdzieś ze znajomymi, miałby zainteresować się kimś innym? No, skoro ja jestem fajna, ja jestem ładna, inteligentna, jestem ciekawym rozmówcą, jest wszystko między nami dobrze, no to dlaczego miałby się interesować kimś innym? No, wydawałoby się, że skoro ze mną jest wszystko ok, no to wtedy zazdrości nie odczuwam, bo uważam, że jestem najlepsza, tudzież jestem wystarczająco dobra i nie ma potrzeby, żeby mój partner interesował się kimś innym. Natomiast kiedy my sami odczuwamy jakieś braki związane ze swoją osobą, no to rodzą się obawy, że ktoś inny na zewnątrz te braki wypełni. Ja oczywiście nie mówię też o takich patologicznych, że tak powiem, przypadkach, tak, w którym po prostu ktoś chce zdradzać, nie interesuje go stały związek, a my w takiej relacji tkwimy, tak, bo to jest zupełnie inna historia. Ja mówię o zdrowej z pozoru relacji, w której pojawia się zazdrość między partnerami. Już też abstrahując od tego, czy zazdrośnikiem jest kobieta, czy jest mężczyzna. Zazdrość w mojej ocenie wynika z tego, że ja się po prostu w tym związku z jakiegoś powodu niepewnie czuję. I powiem Wam też, że uważam, że zazdrość jest czymś najgorszym, co może spotkać związek, bo zazdrość po prostu niszczy. I to niszczy obie strony. Jedno, że okrutnie męczy się osoba, która jest zazdrosna. No, wyobrażam sobie, że ciągłe śledzenie, ciągłe kontrolowanie, ciągły taki proces myślowy, który się toczy, aha, ubrał się tak, ale teraz zrobił tak, ale powiedział tamto, jest po prostu maksymalnie męczący. Nie mówiąc o tym, że kiedy się w coś wkręcimy, to my bardzo często w inny sposób interpretujemy fakty. I w sytuacji, kiedy tej zazdrości w związku by nie było, na pewne zdarzenia nawet byśmy nie zareagowali. Natomiast jeżeli się zaczyna pojawiać jakaś niepewność, to wtedy włącza się ten taki no psi węch, tak? I zaczynamy doszukiwać się z pozoru w błahych sytuacjach jakiegoś drugiego dna. Natomiast prawda jest też taka, że męczy się okrutnie druga osoba. Wyobrażacie sobie, jak to jest być ciągle podejrzewanym, gdzie wychodzicie do pracy i słyszycie, ale czy faktycznie idziecie do pracy i ale czy na pewno tam się z kimś nie spotykacie, ale czy tamten kolega to jest taki, siaki i owaki i czy ty czasem tam z nim za długo nie rozmawiasz, albo bo on przecież do ciebie wczoraj wysłał SMS-a i tak dalej. Jest to ogromny problem również dla tej osoby, która jest poddawana tej ciągłej kontroli. My jesteśmy dorosłymi ludźmi, bo zakładam, że wypowiadam się do osób dorosłych, i nie ma możliwości, żeby druga osoba notorycznie kontrolowała drugiego człowieka. Wymawiam, że nie wyobrażam sobie sytuacji, nie mam na szczęście takiej relacji, żeby druga osoba mi czegoś zabraniała. Jeżeli ja chcę gdzieś wyjść, no to ja tam po prostu pójdę. I nie wyobrażam sobie, żebym teraz usłyszała, że nie, ty iść nie możesz, bo ja ci nie pozwalam. Co to w ogóle znaczy, że ktoś mi czegoś nie pozwala? Uważam, że w związku musi być przestrzeń i musi być czas, który spędzamy też bez siebie, gdzie ja chcę robić to, na co zwyczajnie mam ochotę, bo to, że wchodzę w związek, to nie znaczy nagle, że staję się niewolnikiem drugiego człowieka albo jestem od niego zależna. Oczywiście trzeba chodzić po drodze na jakieś kompromisy, ale dalej zostajemy niezależnymi jednostkami, z własnymi zainteresowaniami, być może z własnymi znajomymi, bo ci znajomi przecież nie zawsze muszą się przenikać. I nie wyobrażam sobie w sytuacji, w której nagle coś miałoby mi zostać zabronione tylko dlatego, że ja się w tym momencie z kimś związałam. Ja Wam w ogóle powiem od razu tutaj, że w mojej ocenie drugiego człowieka po prostu nie da się upilnować. Jeżeli ktoś będzie chciał się zainteresować kimś innym, jeżeli ktoś w tym skrajnym przypadku będzie chciał zdradzić,
to on to naprawdę i tak zrobi. Nie da się na 24 godziny na dobę upilnować drugiego człowieka. Jesteśmy w ogóle teraz w świecie technologii. Bardzo łatwo nawiązywać znajomości przez internet. Jesteśmy cały czas z telefonem w ręce. No, nie jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę na dodatek, bo wychodzimy do pracy, bo wychodzimy w jakiekolwiek inne miejsca, w których być musimy. I jeżeli ktoś będzie chciał nas oszukać, jeżeli będzie chciał zdradzić i spotkać się z czymś innym, to uważam, że naprawdę i tak da się to zrobić. Będzie chciał, to po prostu zrobi pod pozorem wyjścia do sklepu. Nie upilnuje się drugiego człowieka, a tak naprawdę tą zazdrością, tymi próbami upilnowania drugiego człowieka, to my ten związek po prostu niszczymy. W mojej ocenie, będąc zazdrosnym, my paradoksalnie pchamy tego drugiego człowieka w ręce innej osoby. No wyobrażacie sobie sytuację, w której jesteście po prostu wiecznie tyrani i wiecznie podejrzewani i słuchacie, że na pewno kogoś macie, że na pewno się kimś zainteresowaliście. No powiem Wam, że ja to sobie wyobrażam w ten sposób, że naturalnie włącza mi się reakcja, no rany boskie, no jeżeli cały czas słucham, że jestem taka zła, że na pewno zdradzam, że na pewno oszukuję i tak dalej, to Chryste, to może lepiej będzie to po prostu zrobić, mieć przy okazji trochę przyjemności, skoro tak czy siak słucham. No ja wiem, że to jest oczywiście bardzo skrajna w tym momencie sytuacja, no ale tak, tak ja to widzę, tak? No jeżeli za coś słuchasz i słuchasz, że jesteś winny, no to sobie myślę, że skoro mam słuchać, no to może po drodze przynajmniej skorzystam. Jeżeli w związku pojawia się zazdrość, to ten związek zaczyna się psuć. Jeżeli pojawia się dopytywanie, jeżeli pojawia się jakaś kontrola, jeżeli zaczynają pojawiać się jakieś zakazy, nie możemy czegoś zakazywać drugiemu dorosłemu człowiekowi. To zaczynają się wtedy też pojawiać kłótnie już z zupełnie innego powodu, bo jesteśmy obydwoje podirytowani i naprawdę bardzo łatwo jest o jakikolwiek konflikt słowny, o to, że padnie o jedno słowo za dużo i te konflikty tak naprawdę nakręcają. Osoba zazdrosna czuje się coraz gorzej, pojawiają się płacze, pojawiają się krzyki i tak naprawdę ten związek i tak zaczyna iść po równi pochyłej. I on się za chwilę albo skończy z tego powodu, że ktoś nas faktycznie oszuka i wtedy sobie powiemy, no i miałem rację, albo on się po prostu rozpadnie, bo w takiej relacji zwyczajnie nie da się żyć. W mojej ocenie związku z zazdrością nie da się utrzymać. Związek, w którym pojawia się zazdrość, która się nakręca, rozpadnie się tak czy siak. Jeżeli osobie, która jest zazdrosna, nie uda się nad tą zazdrością zapanować, to i tak ten związek się rozpadnie. Zobaczcie, kiedy pojawia się zazdrość, kiedy pojawia się takie węszenie, zaczynają się pojawiać jakieś podejrzenia, nakazy, zakazy i wchodzą właśnie te wszystkie kłótnie, które przy okazji się zaczynają pojawiać, te wszystkie słowa, które zaczynają przy tej okazji padać, my się po prostu od siebie zaczynamy oddalać. Robi się tylko gorzej. Paradoksalnie tą zazdrością zaczynamy doprowadzać do tego, że ten partner już nie ma ochoty z nami przebywać, bo on się po prostu nie czuje komfortowo w naszym towarzystwie. I w całym tym paradoksie, będąc zazdrosnym o partnera, zazdrosnym o to, że ktoś się zainteresuje, że on się zainteresuje kimś innym, my go wypychamy. Psujemy nasz własny związek, w którym zaczynają pojawiać się jakieś braki, bo nagle nie ma czułości, bo nie ma szczerości, bo nie ma chęci przebywania z tym partnerem. My go sami wypychamy w tym momencie na zewnątrz. Pokazujemy jednocześnie nasze słabości, zwłaszcza zazdrość jest słabością. Wystawiamy się w tym momencie przed partnerem, mówiąc, że my się nie czujemy pewnie, my się czujemy tacy beznadziejni, wiecie, bo ja to w ogóle jestem taka gruba i ty na pewno sobie znajdziesz kogoś, kto jest bardziej atrakcyjny fizycznie, ja to jestem taka niepoukładana, i na pewno ty wolisz inne kobiety. No, obnażamy się tak naprawdę do samego końca, pokazujemy wszystkie nasze słabości i sami udowadniamy partnerowi, że my wcale nie jesteśmy fajni. Zamiast starać się, takie jest przynajmniej moje podejście, tak? Pokazywać, że jesteśmy fajni, że właśnie ten partner powinien się cieszyć niejako, że jest z nami, bo ale zobacz, super trafiło i że tam masz taką fajną, mądrą, inteligentną, radosną kobietę, to my mu udowadniamy, słuchaj, jaką ty masz beznadziejną kobietę, jaką ty masz grubą kobietę, czy oczywiście w drugą stronę, przepraszam, bo się teraz zafiksowałam, że kobietę. Że jaką masz, jakiego masz tego partnera nieatrakcyjnego fizycznie. No, no nie, no zobaczcie, tak naprawdę sami, jako osoby zazdrosne, zaczynamy kopać dołek pod tym związkiem. To się nie uda. Jeżeli nie uda się zapanować nad tą zazdrością, która wynika w mojej ocenie właśnie z problemów z własną samooceną, to tak czy siak doprowadzimy do rozpadu tego związku. Albo on się rozpadnie po prostu, bo partner stwierdzi, że ma dość i on po prostu odchodzi, albo doprowadzimy niechcący naprawdę do skrajnej sytuacji, w której partner nas zdradzi.
bo będzie szukał sobie tego wszystkiego, czego w związku nie było gdzieś tam indziej. No bo z czego wynika zdrada? No najogólniej mówiąc tak, zdrada bardzo często, choć oczywiście nie zawsze, ale wynika z jakichś niezaspokojonych potrzeb, które mamy w związku. I nie chciałabym tutaj rozmawiać, że a nie, bo ta para tam, Ania i Jacek, to byli tacy szczęśliwi, ja zawsze widziałem, a nagle tam doszło do zdrady. Bo to, że my coś tam widzimy na zewnątrz i sobie związek oceniamy na zewnątrz, to nie ma żadnego znaczenia. Tak, to, co się dzieje u każdego z nas we własnym domu i w naszych związkach, to wiemy tak naprawdę tylko my, więc nie oceniajmy absolutnie tych związków z takiej zewnętrznej perspektywy, tak, że one były takie szczęśliwe. W tych związkach pewnie też czegoś brakowało, nie wiem, brakowało czułości, brakowało szacunku, nie wiem, no być może po prostu brakowało tak seksu, różne ludzie mają potrzeby, jakieś potrzeby widocznie niezaspokajane były. Nie w każdym przypadku oczywiście, to bym też chciała zaznaczyć, tak, są różne przypadki, w tym przypadki patologiczne, gdzie do tej zdrady dochodzi. Natomiast no, większość teorii jest taka, tak, że jeżeli pojawia się ta zdrada, no to ona niestety wynika w większości z jakichś niezaspokojonych potrzeb. I tak jak mówię, paradoksalnie ta osoba zazdrosna może do tej sytuacji doprowadzić. Nawet kiedy nie ma żadnych podstaw do zazdrości i ten związek mógłby dalej szczęśliwie trwać, to kiedy zaczyna się pojawiać jakaś taka niepewność w jednym partnerze, to on zaczyna tę sytuację nakręcać. Słuchajcie, ja uważam, że w życiu nie ma nic na zawsze i pewne relacje czasami po prostu się kończą. I tak samo kończą się związki, bo się wypalają, bo faktycznie partner spotyka na swojej drodze kogoś, w kim się zakochuje i uznaje, że tamta relacja będzie dla niego lepsza, oby potrafił zakończyć nasz związek w odpowiednim momencie, zanim to będzie bolało jeszcze bardziej. Ale takie sytuacje po prostu się zdarzają. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać partnera obok siebie. Ja wychodzę z założenia, że trzeba się cieszyć tym, co mamy w tym momencie, dbać o tę relację, którą mamy, ale gdzieś ze świadomością, że nie wiemy, jak się to życie tak naprawdę dalej potoczy. Będziemy robili wszystko, żeby być ze sobą jak najdłużej, będziemy dbali o ten związek, ale czy faktycznie do końca życia, no to tak naprawdę czas pokaże. Nie utrzymamy partnera na siłę. Takie jest moje stanowisko. Oczywiście, że należy o ten związek dbać, oczywiście, że w związkach długoletnich pojawia się rutyna, pojawia się proza życia codziennego i trzeba sobie wypracować też inne uczucia, które w tym momencie będą nas scalały. To będzie przyjaźń, to będzie czułość, którą sobie okazujemy. O ten związek tak naprawdę cały czas trzeba dbać, a wprowadzanie zazdrości do związku to jest tak naprawdę najgorsze, co możemy mu zrobić, bo to będzie powolutku wykańczało obydwie strony. Myślę, że trzeba się cieszyć tym, co mamy, szanować siebie samego jako człowieka i doceniać siebie jako człowieka, że ja jestem wystarczająco dobrym człowiekiem, ja jestem fajna i ten partner chce ze mną być i mój partner jest fajny i dbam o tę naszą relację. Jeżeli nasz partner po drodze uzna, że chce inaczej, nic z tym nie zrobimy. I powiem Wam tak, w mojej ocenie, jeżeli w związku pojawia się zazdrość i jeżeli nad tą zazdrością nie uda się zapanować, to ten związek i tak się rozpadnie. Ten związek z dużym prawdopodobieństwem i tak się rozpadnie, bo nie da się funkcjonować w relacji nakazów i zakazów. Żadna ze stron nie będzie w tym momencie szczęśliwa. Tak jak mówiłam, my wchodzimy w związek, my się łączymy ze sobą, ale cały czas jesteśmy jednak dwójką niezależnych ludzi. Mamy prawo do swoich znajomych, do swoich zainteresowań, a druga dorosła osoba nie może nas ograniczać. I uważam, że tak jak wspomniałam na początku, niestety to osoba, która jest zazdrosna, ma duży problem ze sobą, duży problem z pewnością siebie, z taką wiarą w to, że ja jestem właśnie tego partnera, no nie chcę powiedzieć godna, ale warta. I tutaj jest sporo do przepracowania, jeżeli chodzi właśnie o tę osobę, która z tą zazdrością się boryka. To jest, tak jak wspomniałam, moja opinia. Oczywiście wiem, że sytuacje w życiu są naprawdę przeróżne i tutaj nawet nie rozkładaliśmy tego na czynniki pierwsze, co się może wydarzyć, co gdy się pojawia zdrada, co gdy w ogóle jesteśmy w związku po zdradzie i tak dalej, i tak dalej. Zmiennych będzie bardzo, bardzo dużo. Tutaj bardzo ogólnie ten temat został potraktowany. Tak jak wspomniałam, jeżeli chcielibyście się wypowiedzieć, do czego bardzo zachęcam, to oczywiście serdecznie zapraszam, żeby te opinie czy swoje doświadczenia nawet w komentarzach pozostawić. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się przy okazji kolejnego vloga.